jest pan inicjatorem i współorganizatorem dzisiejszej konferencji. Zastanawiam się, skąd taki pomysł, żeby firmy potencjalnie z różnych branż, bo technologiczne i medialne, stworzyły właśnie taką konferencję. Pomysł pojawił się na Kongresie Przyszłości. Po panelu dyskusyjnym razem z Jarkiem Tykarczykiem stwierdziliśmy, że warto popracować nad czymś takim, bo na Warmii i Mazurach nie za dużo się dzieje w tym obszarze. Może się uda dzięki temu zasiać u nas w społeczeństwie, u naszych władz samorządowych wizję, że jednak warto, żeby Warmia i Mazury zaczęły się rozwijać w kierunku przemysłu 4.0, bo to jest przecież czyste, to jest ekologiczne, ale i też dobrze płatne miejsca pracy, sama przyszłość. Firmy technologiczne przez ostatnie pół roku mierzą się z trudnościami, trzeba przyznać. Jak Alnea sobie poradziła? Mieliśmy chwilę zwątpienia, można tak powiedzieć, w okresie marca, kwietnia, bo najgorsze było to, że urwały się praktycznie wszystkie kontakty z naszymi klientami. Ta komunikatywność spadła do zera, bo firmy były pozamykane, więc maile pozostawały bez odpowiedzi, telefony nie były odbierane. Wyglądało to nieciekawie, stąd też nasza idea i nasze przekonanie, że tą konferencję trzeba było zrobić wbrew wszystkiemu, bo musimy te więzi utrzymywać, więzi społeczne i biznesowe. Jest pan inicjatorem też takiego programu Laboratorium. Może kilka słów o tym programie. Tak, to jest dosyć ważny program dla naszego województwa, ma bardzo dobry odbiór społeczny, więc po prostu młodzież, rodzice, nauczyciele, nie znajdzie się chyba ani jednej osoby, która by powiedziała, że ten program jest zły, czy coś jest w nim nie tak. Program ma za zadanie pokazywanie młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych różnych miejsc pracy, nie tylko związanych z przemysłem 4.0, ale też z hotelarstwem, z administracją publiczną, z mediami. Młodzież jeździ, ogląda, są takie sytuacje, że przychodzi grupa młodzieży do nas do zakładu i mówi, no to ich nie interesuje, ale jadą później do na przykład do zakładu fryzjerskiego, dziewczyny mówią, no to my chcemy to właśnie robić, prawda? To są też wartości dodane dla tej młodzieży, że oni nie podejmą niewłaściwej decyzji, bo niewłaściwa decyzja dla takich młodych ludzi to jest strata czasu. A jak potencjał naszego regionu w kwestii automatyzacji, może od pierwszej konferencji, czy coś się zmienia? Powolutku to się dzieje. Też nasza firma stara się poprzez docieranie do klientów, zdobywanie klientów, tak jak jeszcze powiedzmy 3 lata temu na Warmii i Mazurach nie mieliśmy ani jednego klienta więcej. Klienci byli skupieni praktycznie tylko w Mazowieckim i na Śląsku. Tak w tej chwili mamy już klientów na Warmii i Mazurach. Zaczynamy tutaj też wdrażać automatyzację, robotyzację. Coś się dzieje pozytywnego. Aczkolwiek jak widzimy 3 lata nie mamy boomu inwestycyjnego w tym zakresie, także jest to powolna ewolucja, a nie rewolucja. Zastanawia mnie jeszcze, zwłaszcza w kontekście pandemii, że ludzie tracą miejsca pracy, sporo osób na pewno, a my mówimy o automatyzacji, czyli procesie, który też zakłada zastępowanie pracy ludzkiej pracą maszyn. To jak możemy ich uspokoić? Przede wszystkim roboty czy automaty nie mają wyręczać człowieka, nie mają go zastępować, mają go wspierać. Dobrze zrobiona automatyzacja i robotyzacja to jest taka inwestycja, która nie powoduje spadku miejsc pracy w zakładzie produkcyjnym, ale nawet ich wzrost. Natomiast na pewno te miejsca pracy się przeobrażają, czyli mniej potrzeba ludzi, którzy zajmują się skręcaniem, układaniem czegoś, pakowaniem. Do tych operacji niewątpliwie tych osób będzie mniej zatrudnionych w przyszłości. To są najprostsze, ale i też najbardziej żmudne i takie męczące, tak wręcz ja mówię czasami niewolnicze operacje. A pojawiają się nowe miejsca pracy związane właśnie z programowaniem robotów, ich obsługą, sprawdzaniem, czy wszystko jest ok, monitorowaniem itd., itd. I tych miejsc pracy na pewno będzie dużo więcej się tworzyło. Ja powiem jedną rzecz. W dobie rewolucji przemysłowej w wieku XIX i na początku XX miejsc pracy zaczęło przybywać, a jakość życia się poprawiła i to znacznie. Jak sobie przypomnimy, jak wyglądał wiek XVII, XVI, poziom życia ludzkiego, to dzisiejszy świat jest zupełnie inny, więc my nie bójmy się tej automatyzacji, robotyzacji. Na pewno to będzie z korzyścią dla wszystkich.